Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Kolejny Forzaton, kolejne wyzwania dla graczy, które będziemy starali się dzisiaj pokonać. Mam Lamborghini Huracan, wersję Horizon Edition, którego udało się zdobyć, jak wiecie, z poprzedniego odcinka, albo moi stali widzowie wiedzą, że było ciężko go zdobyć. Dlatego, że trzeba było skoczyć kloczastym Mercedesem na około 160 metrów. To było straszne i dosyć ciężkie, ale powiem wam, że po ukończeniu nagrywania poprzedniego odcinka, praktycznie bezpośrednio po tym, zdobyłem to osiągnięcie i udało mi się za drugim skokiem, zaraz po nagraniu tego odcinka ostatniego, skoczyć 160, wiem, że nie wiem, chyba o 30 cm dalej niż jest to potrzebne. Także naprawdę udało się o mały włos, ale zdobyłem Huracana zaraz po tym. To było bardzo ważne, żeby go zdobyć, no bo jakbym tego dnia tego nie zrobił, no to byłby koniec. A jest to fantastyczny samochód, super się nim jeździ, niesamowicie wygląda i bardzo mi się podoba, co najważniejsze. Ale dzisiaj mamy kolejny Forzaton i jest to... ciekawa rzecz. Musimy zrobić ekstremalną zabawkę torową i zdobyć w strefie pomiarowej 3 gwiazdki. Czyli strefa pomiarowa to jest takie miejsce, gdzie liczy się nasza średnia prędkość. No i na przykład taką strefę pomiarową na tej standardowej mapie, a nie tylko tutaj, możemy jechać sobie też na Hot Wheels, jak będziemy chcieli. Ale powiedzmy, że zrobię sobie to na jakiejś standardowej mapce. Tu mamy strefę pomiarową, 225 km na godzinę. Nie dość, że tutaj trzeba zdobyć 3 gwiazdki i zaliczyć to wyzwanie, to ja tutaj jeszcze dodatkowo muszę jako moje takie wyzwanie zdobyć 3 gwiazdki, dlatego że tu gwiazdek mam zdobytych tylko jedną sztukę. To nie jest oczywiście jedyne założenie tego Forzatonu, które musimy wykonać, ale za to doładowanie tak zwane dostaniemy Porsche 911 Turbo S. Nie jest to jakieś trudne wyzwanie, myślę, że uda nam się to spokojnie ogarnąć w jakiejś zabawce torowej. Zaraz sobie jakąś tam wybiorę. Mamy tutaj jeszcze ukończyć przygodę online, by wygrać 3 losowania, 2 wyścigi, by utrzymać 150 kredytu i mistrzostwa. I teraz mistrzostwa to prawdopodobnie dotyczy tych mistrzostw tutaj w singlu. A przygoda online to jest przygoda online i 2 wyścigi chyba będą się liczyć też z tego online, więc najlepiej chyba jest pojechać sobie właśnie zrobić to doładowanie i family tour, czyli po prostu ukończyć przygodę online, tam kilka wyścigów. Mamy 3 dodatkowe losowania i 150 tysięcy kredytów. Extreme Track Toys i patrzymy sobie, jest Ariel Atom. Wow, Aston Martin Vantage GT12 to jest Extreme Track Toys, czyli prawdopodobnie wszystko zostało z niego wyciągnięte. Audi LMS Ultra, no to jest też kozak. To Backmono, miałem kiedyś ten samochód, ale słabizna. Tego gnoja bardzo ciężko jest opanować. Ja myślę, że spróbuję to zrobić jakąś wyścigówką. O, jest Corvetta, którą jeszcze nigdy nie jeździłem. Tutaj mamy Porsche. O, ho, ho, a właśnie! Mówiliście, że Lucek, co ty Lucek, czemu nie kupujesz sobie Ferrari FXXK? Przecież to najlepszy samochód jest i w ogóle, co ty robisz? I jeszcze mamy Pagani Zonda R, wow, wow, tutaj cholera, nawet 911 GT3 RS, to jest jeden z moich ulubionych samochodów, jeśli chodzi o prowadzenie, ale umawialiśmy się na Ferrari FXXK za 2 miliony, mam 10 milionów, więc kupujemy. No trzeba w końcu sprawdzić ten samochód. Wszyscy mi tutaj chwaliliście, że to jest taki fantastyczny wóz i że nie ma opcji, że jak go się ma, to się wszystko wygrywa. Wybierzmy sobie to malowanie, pierwsze, drugie mi się najbardziej podoba. To jest malowanie producenta i chyba najbardziej pasuje do tego samochodu, już nie trzeba się tam niczym dodatkowo przejmować. Myślę, że standardowy tuning spokojnie pozwoli nam zaliczyć to wyzwanie. Samochód wygląda bardzo fajnie. Podobny, przypomina mi LaFerrari, to jest takie ulepszone chyba LaFerrari, co? Zobaczmy. Czy to jest ekstremalna zabawka torowa? Tak, nie ma tutaj raczej... wow, nie chcę rejestrować. Wow, jakie wydechy. Hu. O, shit. Ja pierdziu. To jest karoseria, koła i silnik.
nic więcej nie uświadczysz tu klimatyzacji, wspomagania, jakichś dodatkowych bajerów. Po prostu koła, karoseria i silnik. I już. Koniec. Nic nie ma więcej. Nie ma tu wygody, nie ma tu wyciszenia w środku. To jest... O, okej, okay. Co to było? Było dziwne. Czyli co, mamy... Nic, absolutnie nic nie jesteśmy w stanie zrobić z tym samochodem. Może ewentualnie będzie można go trochę dostosować, dlatego że co? Dlaczego, że on miał, powinien mieć tutaj zainstalowane fajne rzeczy? Co? To nie, nie, nie. A, 300, no powiem wam, że w klasie S2 tutaj nie ma co ruszać. 334 km na godzinę w klasie S2 to nie jest za wiele, ale podejrzewam, że ten samochód jest właśnie tak zrobiony. O kurde, jakie ustawienia hardkorowe. Aerodynamika, jeszcze możemy troszeczkę... o kurde, powiem wam, że nawet ciekawe ustawienia, takie standardowe. Przeważnie dyferencjał w tych samochodach z napędem na tył jest ustawiony tak na 75-75 zwolnienie. A tutaj widzę, że auto jest już nieźle zrobione, przygotowane po prostu chyba do wygrywania, tak coś czuję. Wyznaczymy sobie to miejsce, gdzie mam nabić tą prędkość. Wow, to jest... Czyli co, mówicie, że to jest najlepszy samochód z najlepszych, jaki może być w Fordzie? Nie ma lepszych. Tak mi mówiliście. Nie wiem, no zobaczymy. Gdzie tam offroadem? Ja jedę naokoło, muszę troszeczkę się zaprzyjaźnić z tym samochodzikiem. Ale kurde, ta strefa pomiarowa, czy ona jest właśnie... To wygląda tak, jakby to było... Nie, no to nie jest na offroadzie. Tu jest dojazd taki offroadowy, ale tu jest już droga utwardzona. Ale pojedziemy sobie, moi drodzy, tutaj naokoło, bo ja muszę się zaprzyjaźnić trochę z tym samochodem. Muszę poczuć go. Wow, mamy tu wysuwany spoiler, tak fantastycznie. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Wiecie co, ja sobie tylko jedną rzecz wyłączę. Strasznie nie lubię, jak mi się pojawiają te umiejętności. Znaczy, czasami to pomaga, bo... tak jak było na live'ie chyba... Chyba na live'ie. Trzeba było wiedzieć, ile tam... Nie, był taki odcinek, gdzie driftowałem na mapce Hot Wheels. I tam właśnie potrzebowałem wiedzieć, ile mam punktów, ile zarabiam i tak dalej. No ale teraz to mi jest do niczego niepotrzebne. Jak to jeździ? Mówiliście, że to jest najlepszy samochód świata, nie ma lepszego. Jest drogi w ciu, no... Cobra kosztowała mnie więcej. Rzeczywiście jest bardzo skrętny, bo ma też koła mocno ustawione w negatywie. Duży kąt skrętu. Ustawia... O, shit. I samochód jest bardzo responsywny przy dużych prędkościach, mimo że docisk ustawiony jakoś mocno nie jest. Sami widzieliście. Mamy siódemkę tu nawet, ale siódemka to jest chyba taki trochę nadbieg, bo zobaczcie, samochód mocno się zmulił. Czyli co, jest to auto ogólnie fantastyczne do pokonywania zakrętu, przynajmniej takie ma ustawienie teraz zrobione. I teoretycznie nawet jakby tutaj bardzo mocno trzeba było skręcać, to myślę, że żadnym innym samochodem nie poradzimy sobie tak dobrze jak właśnie tym. Więc spróbujmy teraz, mamy tutaj z górki kawałek. A, widzicie, mamy tutaj zakręt i z tego zakrętu trzeba wyjechać. Nie będziemy tutaj mieli dużej prędkości. Troszeczkę się może rozpędzimy. Myślę, że od tego zakrętu zaczniemy w tym miejscu. Ty, dziadu! A ten gnój też by był tu dobry, coś tak czuję. No nic, musimy osiągnąć tutaj 225 km na godzinę, zgadza się. Myślę, że ten samochód się nada bardzo dobrze do tej misji. Przesrałem. Ten ostatni zakręt jest trudny, widzę. Uuu, shit! To będzie trudne. Zobaczcie, 219 km na godzinę. No! 3 gwiazdory? Nie jest tutaj łatwo, zwłaszcza myślałem, że mi to pójdzie łatwiutko, bo tu droga jest dosyć prosta na tej strefie pomiarowej. A tu widzę, że nie jest tak łatwo, spróbujmy pod górkę. Pod górkę powinna być lepsza przyczepność.
za pierwszym razem. Ale nie jestem zadowolony z tego przejazdu. Zobaczcie, pod górkę było lepiej, dlatego że pod górkę mieliśmy lepszą przyczepność. Bez problemu udało się zaliczyć 3 gwiazdki. Nawet jadąc taką z dupy, po prostu zruszając z miejsca zaraz przed bramką. Powiem wam, że w tym Ferrari troszeczkę mi się nie podoba ustawienie, będę musiał nad tym popracować. Samochód jest zbyt responsywny i troszeczkę za późno łapię tą trakcję. Można nad tym popracować, ale myślę, że w sumie z tą trakcją to może trochę przesadzam. Tak, zobaczcie, że jest straszny problem. Nie miałem tego problemu jadąc pod górka. Wydawałoby się, że żeby osiągnąć tutaj prędkość średnio, to trzeba jechać po prostu bardzo szybko. A chodzi o to, żeby... O, tu mamy kolejną strefę pomiarową, którą zaliczyłem na 3 gwiazdki. Zobaczymy, czy w Ferrari FXXK uda mi się uzyskać tutaj lepszy wynik niż wcześniej. To nie jest ważne właśnie. Wiecie, co odkryłem ostatnio? Jadąc na rowerze. To jest może słaby przykład, ale to ma troszeczkę odzwierciedlenie też tutaj w grze. Powiem wam jedną rzecz. Zawsze jeździłem rowerem w ten sposób, że jechałem sobie gdzieś tam na jakiś dystans, powiedzmy 50 km MTB i... Po prostu nie planowałem całkowicie tej jazdy. Jechałem sobie cały czas na maks moich możliwości. A przynajmniej tak mi się wydawało, bo po prostu po pewnym tam czasie się męczyłem. Wiecie, uzupełniam płyny i tak dalej z bidonu. Jadę sobie, jadę. I nie zastanawiam się nad tym, czy mięśnie jestem zdotleniony, czy jestem jakoś bardzo już zmęczony, czy coś. Tylko po prostu sobie jadę na maks moich możliwości, pod górkę cisnę, z górki cisnę i tak dalej, i tak dalej. I zawsze te wyniki właściwie były takie same. Zupełnie takie same, nic się tam nie zmieniało specjalnie. Zawsze te 25, maksymalnie 25 km na godzinę prędkości średniej. Ostatnio miałem troszeczkę przerwę w rowerze, więc to miałem tak 21, 22 to był maks prędkości średniej na takiej trasce, powiedzmy po 20 km i wzniesienia 300 metrów na całej trasie. A teraz właśnie ćwiczyłem z jednym z takich lepszych zawodników w mojej okolicy, jeśli chodzi o... No hamowanie jest trochę ciężkie w tym aucie. Z takim lepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o MTB, sporty ogólnie rowerowe. No i oni w ogóle zupełnie inaczej ćwiczą. To znaczy też robią takie ćwiczenia tak zwane obwodowe, czyli w siodle po prostu jadą bardzo długo. Też sobie robią takie ćwiczenia, ale dużo czasu też poświęcają na tak zwane interwały, czyli na jazdę raz z szybkim tempem, raz z, nie wiem, tam mocno po prostu naciskają, ustawiają sobie bardzo ciężki bieg i z całej siły cisną. Po prostu zmieniają sobie tryby różne, no nie? I nie ćwiczą tak cały czas, że tam jadą powiedzmy przez 70 km w ten sposób, tylko przez 4 minuty jadą tak na maksa i powiedzmy 2 minuty robią sobie przerwę, czyli jadą sobie tak powoli, gdzieś tam rozmawiają, rozciągają się, coś tam, uzupełniają płyny i tak dalej. I potem 4 minuty znowu takiej hardkorowej jazdy i w ten sposób ćwiczą przez 3 godziny. No i ja postanowiłem to w takiej mojej jeździe ćwiczeniowo-rekreacyjnej zastosować i powiem wam, że osiągnąłem znacznie lepsze wyniki. To znaczy, jadę sobie gdzieś tam pod górkę, cisnę, tak? Daję z siebie wszystko, ale nie tak, że na maksa, że aż żyły wychodzą mi w ogóle. Ale jak jest górka, to sobie robię odpoczynek. Jak czuję, że mięśnie mnie zaczynają boleć albo no po prostu są niedotlenione, to wtedy sobie zwalniam i jadę sobie takim normalnym tempem. Ale gdy czuję, że już sobie odpocząłem, uzupełniłem płynę i wszystko, to wtedy cisnę, tak? Też sobie robię takie odpoczynki na całej trasie, że jadę naprawdę troszeczkę wolniej i potem dopiero jak czuję, że mogę jechać szybciej, to przyspieszam. Masz taki nagle podczas jazdy taki przypływ sił i przyspieszam. I wiecie co? Potem okazało się, że w porównaniu do tych moich poprzednich treningów na końcu trasy miałem więcej energii i więcej tej energii mogłem wykorzystać. To jest bardzo ciekawa wiadomość nie tylko ze względu na jazdę rowerem, ale też jeśli chodzi o tutaj o Forzę, dlatego że czasami lepiej jest pokonywać zakręty, lepiej jest jechać wolniej, żeby jechać szybciej, może tak. Czasami, jeśli nawet nam się wydaje, że jedziemy wolniej, okazuje się, że jedziemy szybciej w skali całej trasy, całego toru.
to jest takie odkrycie, bo nam się też wydaje, że o kurczę, jadę teraz tylko 250 na godzinę, muszę przyspieszyć, żeby jechać szybciej. Ale przyspieszasz i nagle następny zakręt, na następnym zakręcie wypadasz z trasy, bo miałeś za wysoką prędkość, nie zdążyłeś zredukować jej. I to ma też zastosowanie tutaj w Fordzie, no nie? I okazuje się, że na tym zakręcie, gdzie wypadłeś z trasy, tracisz jakieś 3 sekundy, podczas gdy gdybyś jechał te 250 km na godzinę, wszedłbyś idealnie w zakręt i byś te 3 sekundy zyskał. No i to właśnie też ma troszeczkę odzwierciedlenie w jeździe rowerem, z tym, że tam akurat chodzi o to, aby nasze ciało też otrzymywało nie tylko wodę, ale także wszystkie potrzebne inne składniki. Czasami trzeba coś zjeść podczas trasy i też dotleniać mięśnie. Nie mogą być niedotlenione przez cały czas trwania treningu, bo wtedy trenuje się dość słabo, tak? No i ważne jest to, już nie będę się tam wgłębiał, ale tak kończąc te moje wywody, ważne jest to, aby dla mięśni zawsze tam jakoś zróżnicować ten trening, żeby nie tylko cały czas jeździć tę samą trasę na tym samym rowerze w ten sam sposób, bo mięśnie się nauczą i się wtedy nic nie trenują. Tylko warto też je rozciągać, warto czasami zamiast rowerka po prostu sobie zrobić jakiś power walking albo coś w tym rodzaju. Czy nawet, nie wiem, popracować sobie gdzieś tam w ogrodzie, coś porobić innego, żeby te mięśnie miały zróżnicowane treningi, żeby one się budowały w różny sposób. No, skończyłem już wracajmy do Forzy, bo tutaj co my tu zrobiliśmy? Zrobiliśmy ten Forzaton w ogóle? Zdobyliśmy Porsche 911? No zdobyliśmy, jest 911 Turbo S. Mam nadzieję, ja się muszę czasami wygadać, wiecie? Ja współczuję osobom, które mają ze mną do czynienia, bo czasami muszą słuchać moich wywodów. Nie wiadomo czego, ale no to jest... To jest chyba taki skutek uboczny bycia YouTuberem, że jak się nie wygadasz, to się źle czujesz, boli cię głowa, masz katar, chory jest. Porsche 911 Turbo S, Porsche 911 GT2 RS, te samochody mają ze sobą coś wspólnego, co? No kurde, są bardzo podobne. Ja tak mówiłem w poprzednich odcinkach, że te Porsche'awki są robione jakby na jedną stopę. Wszystkie tak samo wyglądają, albo bardzo podobnie. No ale jedna osoba też to sprostowała, że patrząc na to, to wszystkie samochody mają, no wyglądają podobnie do siebie, tak? Volkswageny Passaty, czy tam, nie wiem, Mercedesy. Mają jakieś takie cechy wspólne, które sprawiają, że to jest właśnie Mercedes, to jest Ferrari, a to jest Porsche. Coś w tym jest, ale jednak tych cech wspólnych w różnych modelach Porsche jest tak dużo, że naprawdę można stwierdzić, że ten samochód, no każdy wygląda, jak nie tak samo, to bardzo podobnie do siebie. I teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą. Zawsze w tych samochodach sportowych ciekawe jest to, że z tyłu są te siedzenia dla innych osób. To muszą być albo bardzo małe dzieci, albo nie wiem kto, ktoś bardzo mały. Zresztą ja myślę, że te siedzenia to nie są siedzenia dla ludzi, tylko to są siedzenia, żeby tam sobie położyć na przykład plecak albo jakąś torbę z zakupami czy czymśkolwiek, bo ja nie wyobrażam sobie usiąść w tamto ciasne coś. Zresztą zobaczcie, nie wiem czy to widać, czy tutaj jakoś to zdołamy pokazać, czy ja to zdołam pokazać, ale te fotele, te siedziska z tyłu są chyba nawet na wprost ustawione, a powinny być takie trochę kubełkowe. Nie jestem w stanie tego wam pokazać. Okropne klamki. Nie podobają mi się. No ale... Nie będziemy się tutaj czepiać. Do takiego samochodu nie mam na razie dostępu. Chociaż... Tak, te siedzenia są takie proste. Tak to wygląda. Widzicie tą kanapę tam? Nie z tyłu. Nie wiem jak na tym siedzieć, szczerze mówiąc. No ale dobra, nie czepiajmy się takich szczegółów. Powiedzmy, że jest to siedzenie dla torby z zakupami. I ona tam ma spędzać czas... No, i siedzieć tam sobie po prostu. I co, i mamy Porsche 911 Turbo S. Start fantastyczny. Ja nie wiem, ten samochód ma napęd na 4 koła, czy jak? Musimy to sprawdzić. Na 4 baty ma. Co? Uwaga? No? Na 4 kapcie napęd ma. No, kurde, mi się Porsche'awki raczej kojarzą z napędem na tył. A tutaj od razu mamy napęd na 4 koła. Jak się tak zdziwiłem, bo właśnie trakcja fantastyczna. Ruszyłem sobie od tak z dupy gaz na maksa, jedynka, dwójka. I fajnie to jeździ. O, to Forza wygląda fantastycznie.
Właśnie nie wiem, co dać na miniaturkę, czy Ferrari FXXK, czy może to Porsche. Ja myślę, że Ferrari jest takie ciekawsze, co? Jak myślicie? O, tutaj mamy. O, zdjęcie. Czym się robi zdjęcie? Dobra. Nie pamiętam, którym na krzyżaku się tam robiło. Teraz gram na padzie. A, mamy tu dwa samochody, ale czemu znowu? Ja już robiłem im zdjęcie. Astonowi Vulcan, Martinowi Vulcanowi z panie GTA Duracell Edition. To jest coś nowego. Ciekawe. No nic. Ja bym cię chciał jeszcze przejechać na Multiku i tam spróbować moich sił. Właśnie Ferrari FXXK. Tak zauważyłem, że w tej Ferrarce nie jest mi w ogóle do niczego potrzebna siódemka. Będzie trzeba skrócić te biegi, bo jadąc na siódemce na prostej drodze, no zwalniamy do 326 km na godzinę, podczas gdy mogę sobie wtedy zredukować bieg na szóstkę i jechać troszeczkę szybciej. Także spokojnie można sobie skrócić te biegi. Widzę, że tutaj gracze jadą trochę na pałę. No jest to klasa S2 jak na wyścigi online, to chyba troszeczkę za dużo nawet. Ja sobie pojadę dookoła, bo muszę się troszeczkę zaprzyjaźnić jeszcze z tą Ferrarką, ale powiem wam, że trochę większe wrażenie zrobiła na mnie Ferrari. Shit. No ta druga Ferrarka, jak ona się nazywa, to taka fantastyczna La Ferrari, o. Lepsze na mnie wrażenie zrobiła, chyba troszeczkę lepszą trakcję i taką kontrolę miałem nad tym samochodem. Tutaj jednak, nie wiem, jakby tej mocy jest za dużo, czy co. Zresztą nic z tym samochodem też za bardzo zrobić nie możemy. No oczywiście tuning, tak? Myślę, że nad tym samochodem można popracować, ale spróbujmy tego ustawienia takiego fabrycznego, jak kupujemy ze sklepu. Jest to też ostatni wyścig, jaki będę jechał, więc no tylko możemy sprawdzić, jak mi pójdzie na tym wyścigu i no, spróbuję po prostu pojechać jak najlepiej na nim. Zonda Cinque i jeszcze Zonda R się tutaj pojawiła. Zonda Cinque prowadzi, no to chylę czoła ku temu gościowi, bo Zonda Cinque jeszcze ulepszona do 998 punktów. Jest naprawdę trudna do opanowania, jest tam bardzo dużo mocy. Jest trudna, naprawdę. Będę musiał jeszcze też nad nią popracować, sobie ją porobić. Myślę, że jak najbardziej można zrobić z niej koksa, bo ona przy wyższych prędkościach też prowadzi się świetnie. Czyli co, mamy wyścigi nocne, wyścigi nielegalne, wyścigi uliczne. No i może być problem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dużo graczy ze złotymi levelami, czyli powyżej 300 poziomu. Ci, co wygrywają, mają po 600 poziom. Wow, trochę ślisko. Ale jakoś wystartowałem. Na razie jadę. Słabo. Z wyjściem z zakrętu. I w ogóle ze startem. A jak fajnie się migacz z tyłu miga, jak są problemy, jak się wolno jedzie. Czy on w ogóle cały czas tak miga? A, widać, że to samochód GT. Że to samochód torowy. Fajne to jest, taki smaczek. Ale kurde, no to wyjście z zakrętu okropne. Nie dało się z samochodem nic zrobić bez kontroli trakcji. No i zobaczcie, teraz siódemkę wbijam. No i właściwie co, po co ta siódemka? To tylko się traci prędkość. Samochód nie jest na tych optymalnych obrotach i mogę spokojnie zredukować prędkość, ten bieg do szóstki. Na wybojach też nie ma kontroli. No będzie trzeba poświęcić temu samochodowi trochę uwagi, bo jest ciężki. Moim zdaniem LaFerrari jest dużo lepsze dla kogoś, kto ma wszystkie systemy wyłączone. Tutaj będę musiał trochę popracować może nad tuningiem, ale zabawki torowe nigdy nie są łatwe do opanowania, dlatego że to są bardzo lekkie samochody. Przeważnie z napędem na tył. Oczywiście można zrobić konwersję napęd na 4 koła, no ale ktoś mnie wypchał i dupa. Już koniec, już po fakcie, już skończyłem grać. Nie, no to jest to nie dla mnie, powiem wam. Wy chwaliliście tą Ferrarkę, dawaj Luce, kupuj najlepszy samochód. A tu widzę, że to wcale nie jest najlepszy samochód. Jest trudny. No będzie trzeba na nim popracować, na pewno. Na pewno skrócić biegi, popracować nad tą trakcją, coś tam porobić w tym samochodzie. A ja widzę, że tu wszyscy wypadają z trasy. Ona jest trochę ciężka, ale bez przesady, no. Dałoby się tutaj ogarnąć.
Viperem, kurde. Tutaj nawet troszeczkę muskasz ten gaz i samochód mieli te koła, no. No i zobaczcie, jak mnie Viper zostawia, tak? Ten samochód powinien być do pokonywania zakrętów najlepszy na świecie. A pokonywanie zakrętów jest spoko przy wyższych prędkościach, ale wyjście z zakrętu przy niższych prędkościach kończy się tak, jak widzieliście. Ten wyścig był też w sumie okropny dla tego samochodu. A nie ukończyłem chyba nawet. No. I dostałem 7000 kredytów. Yeah, to nie ukończenie. Czysta jazda. Okropnie poszło. Nie pasuje mi to Ferrari, no. Nie pasuje mi jak cholera. Będzie trzeba jeszcze je poprzerabiać. Ale ciekawe, czy zaliczyłem wyzwanie, bo chodziło o ukończenie przygody online, a że miałem już ostatni wyścig w tych mistrzostwach online, no to powinienem to ukończyć jak gdyby, tak? I już powinienem normalnie jechać. Mieć zaliczone to wszystko. Tutaj Huracan w Horizon Edition w S2 ktoś sobie wrzucił. 14 tysięcy kredytów, 9 miejsce. Zobaczymy, czy zaliczę ten Forzaton, o ile da się to zrobić. To jest najgorsze, że po każdych skończonych mistrzostwach musisz czekać te 40 sekund, aż wszyscy wybiorą jakiś wyścig. Dopiero wtedy możesz wyjść z tych mistrzostw online, żeby zobaczyć sobie, co odblokować na singlu, albo nie wiem, zrobić nowy samochód, cokolwiek, iść zrobić siku, cokolwiek, tak? Trzeba czekać, aż wszyscy wybiorą, o to chodzi. Ach. No już wszyscy wybrali, już wszyscy zagłosowali tutaj, no czemu to się jeszcze odlicza? Już wiadomo, że będzie tylko asfalt, no what the fuck. Zresztą ja już nie chcę jechać w tym Ferrari FXXK, wezmę sobie LaFerrari i wszystkich objadę, okej? Gdzie jest moje LaFerrari? LaFerrari, zapraszam do zabawy. Proszę bardzo, to jest najlepszy samochód z Ferrarek, okej? Ten FXXK jest za mocny, co wy mi tu za głupoty opowiadać? Za mocny jest, no. Za bardzo mieli kapora, a LaFerrari jest właśnie idealnie zrobione. Fantastycznie i super ci tym samochodem jeździ. A ten jest za mocny gnojek, ale fajny smaczek ma ten migacz z tyłu. Naprawdę bardzo spoko to wygląda. Najpierw to my sprawdźmy, czy ja tu odblokowałem to, co trzeba odblokować. Więc... O, shit! Ukończ przygodę online, by wygrać losowanie. Ukończyłem przygodę online, okej? Okay? Czyli muszę całą przygodę przejechać, a przejadę sobie. Dwa etaty, dwa wyścigi. No to dwa wyścigi sobie zaraz jeszcze porobię. Kurde, to ja nie wiem, tu muszę chyba całą przygodę zrobić. Ech, no nic. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.